Kolor czarny uwielbiany jest przez większość kobiet. Oczywiście nie przez wszystkie, ale jednak zdecydowana większość ma przynajmniej coś czarnego w szafie. Dlatego też przygotowałam wideo poradnik, kto może nosić czarny, w jakich ilościach i jak go zestawiać z innymi kolorami. Zapraszam! Wszystkie osoby, które chociaż raz spotkały mnie w życiu, oczywiście zawodowo, to wiedzą, że ja zazwyczaj w czarnym nie chodzę. Właściwie prawie w ogóle i dzisiaj, tak trochę dla hecy, mam na sobie czarną bluzkę ze względu na to, że właśnie o tym czarnym będę mówiła. No i tak od razu zadam Ci pytanie. Skoro nie chodzę w czarnym, to myślisz, że nie chodzę w czarnym dlatego, że nie powinnam? Czy źle w nim wyglądam? Czy może z innych powodów? Także daj mi znać, co myślisz na temat tego, jak ja w tej czerni się prezentuję tutaj. Ale do sedna. Kto może nosić czarny, bo oczywiście nie wszyscy, jak go zestawiać z innymi kolorami? Można by było powiedzieć, że czarny, bardzo wiele typów urody, no niestety troszeczkę tak onieśmiela, bym powiedziała. Niektórzy nawet wyglądają trochę zbyt smutno, niektórzy wyglądają na chorych, a niektórzy wyglądają jakby po prostu ich wyciągnąć z jakiegoś pogrzebu. Nie dla każdego ten kolor jest, także jeżeli nosisz dużo czerni, to koniecznie oglądaj dalej, żeby dowiedzieć się, czy ta czerń gra z Twoim typem urody. I teraz jeżeli chodzi o typy urody. Oczywiście najbardziej popularne wiosna, lato, jesień, zima. To nie jest to, co gra mi w duszy. Ja mówię o 12 typach kolorystycznych. I jeżeli nie wiesz, co to jest 12 typów kolorystycznych, to ja zapraszam Cię do obejrzenia wideoporadnika na temat tego właśnie, jak rozpoznawać te 12 typów kolorystycznych i czym się je je. W każdym razie, jak je rozpoznawać? Film jest, oczywiście link jest pod filmem i jest nade mną się pojawia, także można kliknąć i zobaczyć. A ja przejdę już do sedna. Czyli kto może nosić kolor czarny przy twarzy? Czyli bardzo dużo czarnego, z dużą taką dominantą, czyli że tutaj on się pojawia. No oczywiście wszystkie typy zimowe, czyli mamy chłodną zimę, mamy ciemną zimę i mamy czystą zimę. I nawet mogłabym się pokusić o to, że te trzy typy mogą nosić czarny w wydaniu totalnym. To znaczy, że tej czerni będzie dosyć dużo na sylwetce i one dalej będą dobrze wyglądały. Uważam, że najlepiej w czerni wygląda ciemna zima, czyli ten taki typ właśnie bardzo południowy. Dużo lepiej wygląda w tym niż na przykład w szarości. Także to jest taki typ, który jak najbardziej, jeżeli spotka się ze mną na zakupach, no to może kupimy coś czarnego. Natomiast są oczywiście jeszcze inne typy urody, które mogą nosić czerń. I zazwyczaj to jest tak, że to są typy siostrzane, tych zimowych typów urody. Jeżeli pierwszy raz słyszysz pojęcie typy siostrzane, oczywiście jest też wideoporadnik na ten temat. Link pod spodem albo pojawia się teraz nade mną. Także zapraszam też do obejrzenia o typach siostrzanych. Natomiast typy siostrzane od typów zimowych. Oczywiście ciemna zima ma typ siostrzany ciemną jesień. Więc ta ciemna jesień, czerń też w większości przypadków może wplątywać do swojej szafy. Czysta zima ma typ siostrzany czystą wiosnę. I teraz można by było powiedzieć, że owszem, czysta wiosna może nosić czarny, natomiast czysta wiosna może wyglądać na różne sposoby. Zresztą jak większość typów kolorystycznych w 12 typach urody, ale jeżeli chodzi o czystą wiosnę, to może być to jasna, naturalna blondynka z niebieskimi oczami, a czysta wiosna może też mieć ciemne włosy i dosyć ciemne oczy. I oczywiście, jak pewnie się domyślasz, to ta ciemniejsza troszeczkę w tej czerni będzie wyglądała lepiej niż ta, która jest taka bardzo jasna naturalnie. Także czysta wiosna czasem może, czasem nie, trochę zależy od tego, jak wygląda, jakie zestawienie kolorów pojawia się w oczach, we włosach, to jest bardzo istotne. I typem siostrzanym trzeciej zimy, czyli chłodnej zimy, jest chłodne lato. No i teraz w większości przypadków to chłodne lato nie najlepiej wygląda w czerni, ale jeżeli mamy do czynienia z chłodnym latem, które ma ciemne włosy, czyli albo bardzo ciemny blond, albo może nawet brąz, to też tą czerń uratuje. Może niekoniecznie w piękny, słoneczny dzień i bez makijażu, ale wieczorowo, w sztucznym świetle, z makijażem, no, może się tutaj obronić. Także to jest taki typ siostrzany właśnie tej zimy, które powiedziałabym, że
mógłby uratować, nie byłabym taka bardzo restrykcyjna. Natomiast kto na pewno, przynajmniej według zasad, nie powinien nosić czerni, dużo, przy twarzy. Na pewno typy, które są bardzo jasne, to znaczy jasne lato i jasna wiosna, czyli te kobiety, czy ci mężczyźni, którzy mają bardzo dużo jasnego waloru w swojej urodzie. Jasne oczy, jasna skóra, jasne włosy. No niestety z tą czernią nie współgrają. Ta czerń jakby pochłania całe światło, które spada na nas, żeby inni mogli nas widzieć. I to pochłonięcie koloru sprawia, że niestety pokazują się nam cienie pod oczami i zmarszczki, jeżeli ktoś ma jakieś niedoskonałości, czyli czy to zaczerwienienia policzków, czy popękane naczynka, czy jakieś wypryski po prostu, no niestety, no ja wiem, że można się domalować, można sobie zamalować i można różne rzeczy zrobić i ta czerń będzie spotykana w szafie jasnego lata, jasnej wiosny, ale według zasad to są te dwa typy, które no nie do końca powinny nosić. Jakie mamy jeszcze inne typy kolorystyczne? Mamy zgaszone lato, zgaszoną jesień, mamy ciepłą wiosnę, mamy ciepłą jesień. I to są takie typy urody, które w zależności od tego, jak dużo ciemności mają w swojej urodzie, czyli we włosach i w oczach, to tą czerń mogłyby sobie czasem, szczególnie w tych takich sytuacjach wieczorowych, czyli nie w naturalnym oświetleniu, tylko w sztucznym oświetleniu, tą czerń wrzucić do swojej garderoby. Natomiast, no, większość osób, która była na analizie kolorystycznej, na przykład ze mną, czy z jakąkolwiek inną kolorystką, wie, że ta czerń w przypadku tych typów rzadko kiedy się sprawdza. I można powiedzieć tak, że makijaż, inny kolor włosów, podrasowanie się trochę, czyli jakieś, nie wiem, doczepienie sobie rzęs albo podkreślenie sobie brwi makijażem czy henną, jak najbardziej, to pomaga nam nosić czerń, natomiast na pewno jest tak, że te typy kolorystyczne, które nie są jakby wskazane do noszenia czerni, nie mają w sobie takiej dużej ciemności, nie mają w sobie dużo kontrastu, które czerń po prostu wymaga, żeby dobrze wyglądać, no to niestety nie do końca będą się sprawdzały. I jeżeli jesteś typem, który może nosić czerń, jak ją łączyć z innymi kolorami? Bardzo często takim bardzo popularnym połączeniem kolorystycznym jest biały i czarny. I teraz tak naprawdę połączenie bieli z czernią w takich dużych powierzchniach, czyli na przykład biała bluzka, czarna marynarka, albo biała bluzka, czarny dół, czy też na odwrót, czarny dół, białe spodnie, czy biała spódnica, to jest zestawienie bardzo kontrastowe. Biel z czernią robią największy kontrast, jaki pojawia się w przyrodzie, no i niestety, kto to może nosić? No najlepiej tak naprawdę czysta zima. Cała reszta typów? Średnio, niestety, nie bardzo, po prostu. Czysta zima to jest taki typ kolorystyczny, który w ogóle bardzo często rozpoznaje się właśnie po tym, że świetnie wygląda, jak się ją obłoży bielą i czernią przy twarzy i dobrze wygląda. I nie chodzi mi o takie drobne wzorki, które z daleka są takie migoczące i robią wrażenie takiej wręcz szarości, tylko chodzi mi naprawdę na przykład duże takie połączenia bieli z czernią, zbyt kontrastowe dla większości typów kolorystycznych, niestety. I tak naprawdę można by było powiedzieć to, co ja często słyszę, dlaczego kobiety noszą czarny, bo można go łączyć z innymi kolorami, właściwie ze wszystkimi. I tutaj oczywiście taka mała gwiazdka bardzo często się pojawia, bo często mówi się, że czarnego nie łączy się z granatem. I to prawie jest prawda, bo w większości przypadków faktycznie czarny z granatem nie wygląda dobrze, szczególnie w takim zestawieniu, jak mamy na przykład marynarkę garniturową, spodnie garniturowe i oba są jedno w czerni, jedno w granacie, nie fajnie to wygląda. Natomiast czarna bluzka z jeansami granatowymi wygląda już całkiem nieźle. Także ten granat jest taki, mógłby być ryzykowny w połączeniu z czernią, ale są przypadki, że wyglądają całkiem nieźle. I poza tym tak naprawdę można by było powiedzieć, że oczywiście czarny można nosić z każdym kolorem, można łączyć z każdym kolorem, który pasuje do naszego typu kolorystycznego. Ale są połączenia kolorystyczne, ja o nich opowiem, pomimo tego, że w większości przypadków ktoś może mi powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie moje preferencje, ale przecież to mój wideoporadnik, więc mogę to powiedzieć. Nie podobają mi się połączenia czerni z fluorescencyjnymi kolorami, czyli z tymi takimi, które są bardzo rażące, takie prawie jak zakreślacz, tak? Takie neonowe. Dla mnie wygląda to tandetnie. Kolejna rzecz to czarny połączony z kolorami tak zwanymi aktywnymi.
czyli z czystą czerwienią, z czystym pomarańczowym i z czystym żółtym, w większości przypadków wygląda również tandetnie. Czyli taki cytrynowy żółty w połączeniu z czarnym, nawet dla jakichś bardzo takich intensywnych kobiet w swoim urodzie, intensywnych też w swoim charakterze, dla mnie wygląda to po prostu słabo. Bo gdy mamy już na przykład żółć taką troszeczkę spomarańczowiałą, jakiś topaz, albo może zzieleniałą, czyli musztarda, siarkowa, wszystkie te, które idą jakby w stronę wręcz takiego złota, miodu, może tofi, takie żółcie, czyli takie zbrązowiałe troszeczkę, mogłyby się z tą czernią obronić, oczywiście dla jakichś jesiennych typów urody. Natomiast ta czysta żółć cytrynowa, neonowa nie bardzo. I podobnie jest z pomarańczowym, czyli czysty pomarańczowy z czernią nie przekonuje mnie. Bardziej zgaszone, czyli wszystkie ceglasto-rudo-rdzawe idące w stronę brązowego pomarańcze, czemu nie? Wyglądają całkiem ciekawie. I oczywiście na koniec ten czerwony, czyli czerwony z czarnym. Ja wiem, że to jest po prostu uwielbiane przez wiele kobiet zestawienie, ale niestety, no, czerwień już lepiej wygląda z grafitem, z granatem. Z czernią jest, no, dla mnie jest po prostu tandetna. Chyba że to będzie czerwień jakaś taka złamana, zgaszona w odcieniach bordo, znowu w odcieniach rdzy, w odcieniach takiej żelazowej czerwieni. No to wtedy już inaczej. Czyli można by było powiedzieć, że czerń jakby wyostrza jeszcze te aktywne kolory i one nie do końca jakby się tutaj nam dobrze zgrywają. Z innymi kolorami jak najbardziej czarny wygląda bardzo ładnie. Czyli jeżeli mamy do czynienia z chłodną zimą i ona chce połączyć swoje zimowe kolory z czernią, pięknie. Czy to będzie ciemna jesień, czy to będzie ciemna zima, jakby kolory z typów kolorystycznych, które mogą nosić czerń, bardzo ładnie się z czernią łączą. Nawet się tak jakby robią troszeczkę takie ekskluzywne, bo czerń przecież jest taka bardzo elegancka, taka bardzo wieczorowa, więc świetnie. Czyli jeżeli jesteś typem urody, który może nosić czarny, to po prostu łącz swoje kolory z czernią. Bardzo polecam. Natomiast co można powiedzieć, jeżeli chodzi o doradzenie osobom, które chciałyby nosić czerń, ale nie powinny? No to najprostsze, co mogę powiedzieć, to to, że dawaj tą czerń daleko od twarzy i w małych ilościach. To znaczy, jeżeli jesteś na przykład typem kolorystycznym chłodne lato, z jasnymi oczami, z jasnymi włosami, czy średnim blondem powiedzmy, no to ubierz sobie tutaj coś, co pasuje Tobie do urody, do tego chłodnego lata i daj czarne spodnie, albo ewentualnie czarna torebka, czarne buty. Natomiast nie dawaj tej czerni przy twarzy, czyli czym dalej ta czerń od twarzy, tym będzie lepiej dla Twojego typu urody. No i chciałabym powiedzieć, żeby jasne lato i jasna wiosna w ogóle nigdy nie nosiły czerni. Byłabym wtedy bardzo zadowolona, gdyby tak było, bo tak naprawdę czerń bardzo trudno jest czasami wplątać w te jasne, takie pastelowe, delikatne, rozmyte, czy bardziej soczyste, ale dalej jasne zestawienia. Jeżeli chcesz to zrobić, to znowu bardzo małe ilości, czyli bardziej na dole, bardziej w butach, bardziej w torebce, a nie jako dominantę, nie cała czarna sukienka, czyli jeżeli jesteś jasnym latem, jasną wiosną, nie mała czarna. I do tego jeszcze z czarnymi butami i z czarną torebką. Niech będzie mała jakaś inna sukienka, ewentualnie wieczorowo możesz zastosować tą czerń w butach i w torebce. Także podsumowując, co mogę powiedzieć? Czarne jest dla niektórych typów urody. Niektóre typy urody, jeżeli mają ciemniejszą urodę, czyli ciemniejszą oprawę oczu, ciemniejsze włosy, mogą sobie pozwalać na tą czerń przy twarzy, ale raczej w sytuacjach wieczorowych. A te osoby, które już zupełnie nie mogą nosić tej czerni, to niech odsuwają ją najdalej jak się da. Czerń wyostrza niektóre kolory, sprawia, że one wyglądają tandetnie. Jeżeli chcesz je łączyć i możesz ją nosić, łącz ze swoimi kolorami. Także tyle na dziś, tyle w temacie czerni. Dziękuję bardzo, zapraszam do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia następnym razem.